wracają, bardzo dobrze. Bardzo. Będziemy liczyć pieniążki na godzinę wychowawczą. Schowajcie to, dobrze? Wrzućcie do torebki. Teraz trzecie organizuje taką akcję charytatywną. Pieniążki przekazujemy na Dom Dziecka po raz trzeci. Wcześniejsze akcje, które organizowaliśmy, pieniążki z tych akcji były przekazywane na ofiary tsunami. Akcja rozpoczęła się po raz pierwszy, kiedy uczniowie z 6C przeczytali w gazecie artykuł o chłopcu, który jest chory na nowotwór, również z 6C, więc zdecydowali, że chcieliby mu pomóc w jakiś sposób. I ta pomoc właśnie to zebrane pieniążki podczas naszego kiermaszu ciast. Myślę, że takiego typu akcje są bardzo potrzebne z takiej racji, że dzieci uczą się po prostu zauważania tego, że są osoby zauważenia tego, że są osoby, które potrzebują pomocy, że nie wszystkim nam jest tak dobrze, że po prostu uczą współczucia, zrozumienia. Kiedy akcja w ten sposób jest organizowana, dzieci ze sobą świetnie współpracują, planują razem pracę. Myślę, że ta akcja nie wypaliłaby, jeśli nie pomogliby nam rodzice. Rodzice po prostu są wspaniali i dzięki temu po prostu zawsze odnosimy sukces. Dziękuję bardzo. Kto przygotowywał te wszystkie ciasta? Rodzice, no